Cześć, jestem Klaudia Tokana. No i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Nuklicz pewnego pierwiastka chemicznego A1Z1E wyemitował dwie cząstki alfa i cząsteczkę beta minus Wskaż liczbę atomową, liczbę masową atomu powstałego w wyniku tej przemiany. Dobra. No to zapisujemy sobie przede wszystkim to, co tutaj mamy, czyli A1Z1E. I co tutaj się dzieje? Powstanie nam jakiś x. I mamy tutaj dwie cząstki alfa, czyli plus możemy sobie napisać 2 alfa, ale lepiej sobie zapisać, co nam się tutaj zmienia: że to jest 4, 2 alfa. I wtedy widzimy, to co jest u góry, to jest liczba masowa. Zmieni nam się ona o 2 razy 4, czyli o 8. No to piszemy sobie A1 odjąć 8. Natomiast dół 2 razy 2 będziemy tutaj mieć 4, czyli dół jedziemy Z1 odjąć 4. I tu mamy już dwie cząstki alfa. I jeszcze to się dzieje z cząstką beta, czyli to sobie przepisujemy, bo teraz to jest nasz start. I teraz powstanie nam jakiś Y. I mamy cząstkę beta minus, czyli tutaj będzie mieć plus 0, 1, czyli na elektronach. 0 to znaczy, że liczba masowa w ogóle nam się nie zmienia. Przepisujemy. A tutaj mamy plus minus 1 to oznacza, że nam się tutaj zmniejszy o 1 liczba z1. Zatem już nie mamy minus 4, tylko to jakbyśmy dodali jedynkę z1. Jak minus 4 plus 1 zrobimy, no to otrzymujemy minus 3. No i patrzymy, gdzie mamy taką odpowiedź. I poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.